A we wszystkim, w dzisiejszym odcinku wykonam coś fajnego. Można powiedzieć, już wykonałem, bo początek nagrywam już na samym końcu. Z tego względu, że nie miałem czasu. A co wykonałem? Wykonałem takie, bym powiedział, artystyczne dzieło, które właśnie wam pokażę tutaj. Chodźcie ze mną. No, daj głos. Dzisiaj to jestem bardzo zadowolony z mojego dzieła, no, artystycznego. Wiecie, no bo tak, ogólnie tam można było komin wstawić zwykłą rurę. Ale ja zawsze łatwam, tak sobie utrudniam życie, że po prostu no chcę coś stworzyć, chcę, żeby był ładny, bo wiecie, może niedługo już suszarnia nie będzie czynna. Będzie to jako może jakiś muzeum wsi roztoczańskiej. Też może być, no słuchajcie, no zobaczą takie ładne dzieło, no. I jeszcze coś muszę wspomnieć, moi drodzy, o mojej pompie w opryskiwaczu. Trafiło całkowicie. Pękła obudowa, słuchajcie, pękła obudowa. Już tak na wiasie powiem, może tego się nie puści. Pękła obudowa, wyciekł olej, ona się w sumie zatarła. Łożyska są dobre, membrany też są dobre, zaworki chyba też są dobre. O, tutaj zarysowało mi tutaj tłoczysko, to tutaj ten duży cylinder, jakbym go nazwał, gdzieś tu też się tak, o. Dziura mu się to zrobiła, także wszystko to wygląda. Kosa spalinowa też uległa zniszczeniu. Dzisiejszy dzień to jest naprawdę tragiczny dzień. Proszę bardzo, jak się pan redaktor dorwał kosy, to aż dekiel wyskoczył. No i co, to też, nie wiem, to chyba nie da się uratować, kurde. Dzisiaj taki dzień. Także zapraszam do oglądania tego filmu. Twoich zmagań. Moich zmagań. Ale dziś gorąco. Dobra, nie pokażę dzisiaj wszystkiego. Właśnie robi komin. Tak on wygląda, spawam tutaj, chociaż wam nie pokazuję jak spawam, bo spawam bardzo nieudolnie. Można zobaczyć te moje spawy, to są żygi, ale ja to parę razy poodczyszczam. Tak to będzie wyglądał. O. No tak chciałem, żeby wyglądał. Obrobiłem ten stary, co tutaj jest. O kurde, słońce nie w tę stronę. Nie da rady. Tam nas na słońce pada, także ja biorę się dalej do roboty. Strasznie gorąco, słuchajcie, u nas ponad chyba 30 stopni w cieniu. Dawaj kierownika! Cześć kierownik. Także ja tu pomalutku działam, jeszcze mam dużo spawów. Już mi się chyba dwa razy mi się spawarka wyłączyła, bo to jest taki wyłącznik termiczny, a tu jest takie, wiecie, no takie spawanie, troszkę dziury były. Także zroniutka to powymierzałem. No i ja działam dalej. Dobra, moi drodzy, już gotowy komin, pospawany, już jest trochę ciemno. Nie będę ukrywał, o, się zmęczyłem. Taki u nas upał. Jutro będzie szlifowany, później podkładem, a później go pomalujemy na jakiś kolor. No. Dobra, tworzę rzeźbę. No, dwuczęściowa. Czego zrobiona dwuczęściowo? Bo powiem szczerze, że zastanawiałem się nad wniesieniem to na górę. No. Jeszcze mi tutaj zostaje, kurczę, obczyszczenie. Odtłuszczenie, obczyszczenie. No i trochę rudkę. Ja już troszkę ją oczyściłem, ale żeby nie zapomnieć, to jest dół. Dół, bo tam pasuje ten kołnierz. Ten kołnierz pasuje właśnie do tego dołu. Dobra, to jest ładna. Teraz przygotować sprężarkę. No i będziemy machać podkładem. Podkład będzie czarny. Czarny jak smoła. Dobra, ja tutaj muszę podłączyć sprężarkę. A sprężarka jest tu obok. Tylko szlał będzie. Tutaj może będziemy malować na tym stole. Moim pięknym stole. Dobra, kolejnym w sumie etapem tutaj mojego artystycznego wyczynu będzie, no trzeba przetrzeć to, moi drodzy. Trzeba przetrzeć uszczelnikiem czy jakimś tym. Spuszczelnikiem. Krzysiek, masz rozpuszczalnia, to chyba mam. Powiem, że to chyba mam. A jaki kolor? Tak. Podkład będzie czarny. Te taśmy to później wam powiem, po co to są. Po co to będą. Podkład czarny. Nie, Krzysiek, nie reklamuj. A, coś jeszcze wam powiem, moi drodzy. Kurczę, Bosch mi się spalił. A, kurde, czyli pali się. Zaczyna furgotać. Nie wiem, czy to będzie słychać. O,
Nic już nie słychać. Wczoraj jeszcze furgotał. A dzisiaj już zdech. Nie wiem. Mówcie, czy się da naprawić. No, jak tu przyjechałem ciągnikiem, wiecie? Przyjechałem go ciągnikiem. Tak chodzi. Aj, kurczę. Ale żeby tego było mało, moi drodzy, ktoś dobrze w komentarzu pisał. Rano pryskałem. No i wiecie co? Nie wiem, coś się stało, tutaj jest to pompa. Coś się stało, muszę wyciągnąć. No pisali. Krzysiek pewno pompa, a Krzysiek nie, jakieś rozdzielacze zaczął mieniać, no. Także jak to będzie schło, ja będę musiał tutaj robić, wyciągać to, bo na poniedziałek muszę opryskiwać, mieć. I nie wiem, bo już tytoń już taki duży, że już niedługo nie wejdę. No widzicie, tak to jest. No, ja tu coś biorę do roboty, biorę sobie szmateczkę. A kurde. I pomalutku tutaj przeczyszczę. Ładnie to odtłuszczę, ale dzisiaj gorąco. Piszcie, czy u was też tak gorąco? Nawet nie widać ten rozpuszczalnik, ale... O, widać brud. Dobra, ja to zrobię i spotkamy się przy malowaniu. Dobra, ja już daję. Powiem tak, coś mi tutaj pistolet nie chce malować, tak jak trzeba. Nie wiem, coś nim jest nie tak. Stary jest. O, patrzcie, jak zasuwam, że aż rękawiczka. No założyłem rękawiczki, bo po ostatnim malowaniu to nie mogłem dojść chyba po tygodniu. Jakoś tak nie tak maluję jak trzeba. Zresztą to miał zawsze taki ładny rozgryz. I tak to idzie jak... Nie wiem, gdzieś musi być przypchany, nie wiem. W środku pomalowałem, tak męczyłem się. To nie było malowanie, to była męka. No tam w środku, ale niech nie odzewieje. Dobra, to tylko podkład. No jeszcze tutaj na tej rurce. No coś jest nie tak. Może za gęste? Sam już nie wiem. Próbuję wlać jeszcze trochę rozpuszczalniku, zabełtać tutaj. Ej! Prędzej bym pomalował, kurde, wałkiem. Wałkiem bym prędzej pomalował, jak to. Tutaj się męczę. Krzysiek, gdzie sitko? Nie ma sitka, wiecie, to jest... To są warunki... Takie domowe, to nie ma tak o. No nie wiem, jakoś męczę. Więc chyba sobie otworzę sobie bramę. Ja nic nie widzę. Dzień słońca świeci, a ja nic kurwa nie widzę. Dobra, ja to będę męczył, ale słabo się. Nie wiem co jest. Coś się słabo maluje. Dobra, ale to tylko podkład. Później spróbuję ten pistolet rozebrać, umyć i rozebrać. Dobra, moi drodzy, znowu się widzimy. Słuchajcie, nie pokazywałem wam tego, bo zrobiłem taką imitację cegiełki. Poklejałem komin. Starałem się to zrobić równo. Poklejałem komin taką taśmą malarską, tylko ona mi się odczepia, wiecie? Bo to jest typowo taśma malarska. I ona mi się odczepia. Odczepia, muszę szybko malować. Słuchajcie, chciałem dać duszę temu kominowi, tej rzeźbie mojej metalowej. I tak to będzie, słuchajcie, przeczyściłem pistolet. Wiecie, tu pistolet przeczyściłem, moi drodzy. Teraz maluję. Patrzcie jak maluję. O, teraz daję, zobaczcie, a nie jak wtedy. Także ja tu spróbuję u góry sobie. Także ja tutaj pieszę ponad... O, całkiem inaczej, no. Tylko boję się właśnie, będę musiał chyba pierwsze, no taką próbę zrobimy. O, dobrze jest, no. Ja pierwszy muszę poprzeciskać taśmę. Będzie ładny. Żeby się dobrze pomalowało, moi drodzy. Poprzeciskam taśmę wszędzie i pomaluję wtedy. Krzysiek, chciał ci się to robić, wiecie co? Ja go w sumie planowałem zrobić
nie będę ukrywał, planowałem go zrobić z cegły. Ale tak później pomyślałem, kurczę, z cegły to trzeba docinać. Chciałem, żeby miał wygląd, no to trzeba docinać, by było cegłę tam murować, ale tak sobie pomyślałem później, a zrobię po prostu z blachy. No i tam na początku myślałem, miałem i och, tu widzicie, całkiem się odczepiło pod wpływem powietrza. Także ja to poprzyduszam i zasuwam. Ja myślę, że jak pierwszą warstwę położę, bo chyba ze dwie warstwy trzeba będzie położyć, to ta taśma już będzie tak bardziej może się trzymać. A jak tam troszeczkę pozawiewa, to też przecież chyba się nic nie stanie, także trzeba szybko to malować, no. Dawaj, Krzysiek. No, czasami artysta musi się wymalować. W sumie już jakiś efekt jest, no, tak to wygląda. O. Tam pewno jakieś mijaki są, nie powiem. Wiecie jak to jest, jak to tak szybko, o kurde robal. Pierwsza krew. O, tutaj niedomalowane, ale to spróbujemy to, aby nam się taśma nie odlepiała i będzie wszystko w porządku. Widzę, jak już pierwszy raz tak troszkę to taśma bardziej jest taka stabilna. No, jeszcze sobie rozrobię sobie jeszcze troszkę farby, także jeszcze raz spróbuję to pomalować. No i zobaczymy, jaki będzie efekt w sumie końcowy. Dobra, moi drodzy, ja już to pomalowałem, już dwa razy, w sumie tak na gotowo. Nie odczepiam jeszcze, już ta taśma tak nie odchodzi, jak na początku odchodziła, także troszkę ta farba przykleiła ją. No, także ja już tu czekam, aż to wszystko ładnie obeschnie. No i przyjdzie mi tutaj całe tę rzeźbę stalową zamontować tam. O, zamontować tam. I kończyć ten dach. O kurczę, ciemna postać, no. Także przyjdzie mi tam zamontować właśnie tam, gdzie pokazywałem. Także jeszcze raz wam pokażę. O tak, tutaj, o to będzie komin, no. Także będzie... No, w sumie jestem zadowolony. Nie wiem, jak podczepiam te taśmy, jak to będzie wszystko wyglądać. Zobaczymy, sami ocenicie. Także ja biorę się za opryskiwacz teraz, który stoi tutaj. Krzysiek, wszystko będziesz palcem pokazywał? No tak, no dobra. Dobra, ja się biorę teraz opryskiwacz tam, gdzie stoi. Naprzeciwko mnie wyciągam tę pompę i zobaczę, muszę porozkręcać. Zobaczycie, co tam w sumie brakuje, jakie części. Jak się bawiłeś, nagrywając to? No nie wiem, zobaczy, to było tak. Nagrywałem jak spawam, jak to patrz. Zobacz. Czerwony. Schudłeś. Schudłem, kurwa, pieczę. Ze spawaniem, nie trzeba słońca, spawarka wystarczy. Jak pomalowałem to wszystko, wtedy się pożegnałem. Aha, no dobra. A teraz poodklejałem tego. To tak, będzie fajnie. To będzie tak matpałeś tak... troszeczkę. No tak, ale troszeczkę pomyślisz. O, cegła. Wymiar cegły brałem, taki rzeczywisty. Pokazywałeś to, jak robiłeś? Cegłą prawdziwą? Nie, no kurwa. No już tak nie pokazywałeś. Przykładałeś cegłę tu. Mam rozumieć. O, jednego paska zapomniałem. Kurwa. Cegła taka długa była. Jaka cegła długa? No, ale został ten sen bez widzi. To będzie od frontu, tak chodzić. Dobra, ja się muszę... Ile to waży? Cieniutka blacha, to jest dwójka blacha. Ale jakaś dziwna blacha, bo bardzo stalowa. Chciałem tutaj ten pierścień, bo tutaj pierścień jest taki robiony. Chciałem na tej mojej walcarce zrobić, bo sam raz weszła się. Nie mogłem normalnie nic z tego zrobić. Ja to tak butelijem tak troszkę takim... Troszkę na imadle, troszkę tam jakoś tak... Szwagieradaś się to zsalcowało. No szwagieradaś, tak, no. Jest dziwna blacha. Jeszcze pierwszy raz spotkałem się taką blachę. A to a? Sam raz na komin. Nie wiem, na pewno te inne blachy takie mięciutkie. Co tam widać? O, jeszcze mi zostało kawałek takie blachy. O, nie wiem, jakaś taka... No rdzewieje tak jakby. Ale tutaj nawet tego kabłonka nie mogę wyprostować, no. To jest rzeźba stalowa. Chcę właśnie wysłać do Brukseli, Timmermansowi.
O, jako symbol powrotu węgla w Unii Europejskiej. O, wyślę takie coś. No. Zawiniemy to w pastę. Jutro wysłamy. Dołączymy list. No. Dobra.